i dobro. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania tych kilku minut dzisiejszego wprowadzenia do, do całego cyklu, który się rozpoczyna. A chciałbym rozpocząć nie tyle od św. Franciszka, co od złotej rybki. Myślę, że to jest taka bohaterka znana wielu z nas, z różnych dowcipów, legend, może marzeń. I chyba każdy z nas prędzej czy później uświadamia sobie, niestety przychodzi taki brutalny moment zderzenia się z rzeczywistością, że złota rybka jednak nie istnieje. I na co dzień spotykamy mnóstwo, e, mnóstwo faktów, które nas przekonują o tym, że rzeczywiście tak jest. Bo ceny ciągle są zbyt wysokie, pensje zbyt niskie, e, drogi zakorkowane, e, profesorowie wymagający, studenci leniwi, e, sąsiad pod piątki zawsze jest wredny, a, a poniedzieli zawsze przychodzi trudny poniedziałek. E, I to nie mówię o po to, żebyśmy sobie tutaj tak ponarzekali i znaleźli... Jeszcze więcej tych powodów do takiego, takiego użalania się nad sobą i nad naszym życiem, ale chciałbym Was zaprosić do czegoś zupełnie nowego. Do tego, żeby spojrzeć na tę rzeczywistość może troszeczkę w inny sposób. A będę chciał, żebyśmy spojrzeli oczami świętego Franciszka, którego tutaj też możecie obok mnie zobaczyć. Wiem, że to jest człowiek, który żył dosyć dawno temu, 800 lat. I to 800 lat może robić pewien taki problem dla nas i możemy pytać, no, co ktoś, kto żył 800 lat temu, może wiedzieć w moim życiu, może wiedzieć o tym, co ja przeżywam dzisiaj. Ale myślę, że jeżeli. Spróbujemy spojrzeć na niego jak na takiego starszego brata, który przeżył swoje, który przeszedł pewną drogę, to zobaczymy, że, że pewne doświadczenia są bardzo bliskie nam i w pewnych sprawach może nam, może nam pomóc. Może być, może być cenne jego doświadczenie do tego, co, co ja też przeżywam dzisiaj w XXI wieku w moim, w moim życiu. Dlaczego Franciszek, dlaczego akurat jego, jego doświadczenie? Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie, taki moment w Waszym życiu, który by radykalnie Was zmienił. Może jakieś wydarzenie, może coś się wydarzyło szczególnego, co sprawiło, że staliście się potem innymi ludźmi, może jakaś decyzja, może jakieś spotkanie, jakieś relacje, cokolwiek. W każdym razie moment, który sprawił, że, że Wasz czas Waszego życia podzielił się. Na dwie części, na to, co było przed, i na to, co, co jest potem. Są dwie części, które już, 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 już się nie mieszają, już, już, są, już są różne. Franciszek miał taki moment, kiedy jego życie zmieniło się zupełnie o 180 stopni. Na to, co jest przed, i na to, co jest, co jest po. Ale dla mnie ciekawe jest, i tym chciałem się dzisiaj podzielić, to jest ten, ten wąski fragment po środku. To jest ten, ten cienki taki moment, który oddziela te dwie rzeczywistości. Co to, co to było? Jak, jak Franciszek mówi o tym takim momencie przełomowym, który zmienił radykalnie jego, jego życie, oddajmy mu głos. Tu mamy taką grubą książkę, która. Która zawiera też między innymi teksty napisane przez, przez niego samego. Franciszek w swoim testamencie, który pisze pod koniec swojego życia, wraca do, do doświadczeń z początków jego, jego drogi, jego przygody z Bogiem, jego nawrócenia. I on opisuje ten moment właśnie przełomowy w bardzo prosty sposób. Jednym prostym zdaniem. To, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. To, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. To jest bardzo proste, obrazowe określenie. Franciszek nie był jakimś, jakimś teologiem, jakimś uczonym, który zostawił po sobie wielkie, wielkie traktaty. Jego doświadczenie jest bardzo takie, takie życiowe, takie praktyczne. I teraz. Wracamy do, do naszej rybki, wracamy do, do naszych zakorkowanych ulic i, i, i wrednych sąsiadów, i innych powodów, które sprawiają, że, że nasze życie jest takie, jakie jest, i faktu, że, że nie istnieje złota rybka, która by w jednej sekundzie nam to wszystko przemieniła i sprawiła, że, że świat stałby się lepszy, bo tutaj Franciszek mówi: Ta rzeczywistość wcale nie musi się zmieniać. To nie rzeczywistość musi się zmienić. Nie trzeba czekać na to, aż zmienią się rzeczy, które, które może nigdy się nie zmienią i zawsze będą takie, jakie są. Ale Franciszek mówi: To, co się zmieniło we mnie, to zmienił się mój sposób patrzenia na tę rzeczywistość. Ona ciągle pozostała taka, jaka, jaka jest. On mówi: To, co mi się wydawało, że jest gorzkie, nagle stało się słodkie. Inaczej patrzyłem. Rzeczy nabrały na mnie, dla mnie nowego, nowego, nowego znaczenia. Zacząłem inaczej oceniać tę rzeczywistość, w której, w której żyłem. Ta, ta zmiana była aż tak radykalna, jak między gorzkim a słodkim. Różnica jest, różnica jest ogromna. Myślę, że niektórzy z Was mają takie doświadczenia zaburzenia smaku związanego z obecnością w Waszym organizmie pewnego wirusa. Gdzie można było bardzo, bardzo namacalnie doświadczyć, co to znaczy nie czuć smaku, albo co to znaczy mieć, mieć zmieniony smak. Kosztuje coś i to, 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 to nie smakuje. Biorę do ręki coś, co jest, co jest słodkie i powinno być słodkie, i znam ten smak, i wiem, że to jest słodkie. Moja głowa mi mówi, że to jest słodkie, ale kiedy biorę to do ust, czuję, że to nie jest słodkie. I to, to, to pozwala na myślę, ten przykład popatrzeć na to, co się wydarzyło, wydarzyło w, życiu, w życiu Franciszka. On to swoje doświadczenie wiąże z bardzo konkretną, taką, z konkretnymi osobami. On mówi, że Bóg, Wprowadził go w taką posługę, postawił na jego drodze ludzi trędowatych, i Franciszek zaczął się nimi opiekować, um, usługiwać im, troszczyć się o nich. I mówi: Na początku oni wydawali mu się bardzo przykrzy. Ten ich widok wydawał się bardzo trudny, tak jak, tak jak dla nas byłby pewnie, ale mówi potem, kiedy, kiedy Bóg zadziałał w jego życiu, to co gorzkie, zmieniło mu się, zmieniło mu się w słodycz. Trendowaci dalej pozostali trendowatymi, przebywanie z nimi tak po ludzku patrząc dalej było bardzo, bardzo wymagające, bardzo przykre dla naszych zmysłów, dla naszego, dla naszego nosa, dla naszych oczu, ale, ale Franciszek zaczął nagle, nagle inaczej inaczej na nich patrzeć, zaczął widzieć słodycz w tym, co wcześniej powodowało w nim, w nim odrazę i to to musi być niesamowite, odkryć taki, taki nowy sposób patrzenia. Coś, coś zupełnie nowego, że patrzę na, na te same rzeczy, które się nie zmieniają, ale potrafi je widzieć w zupełnie, w zupełnie innym świetle. To tak jakby, jak rodzice pokazują dziecku świat wokół niego, uczą go tego, tego świata i biorą go na zewnątrz i pokazują: tu jest niebo, popatrz, tu jest słońce. Na słońce nie patrz za dużo, bo, 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 bo nie można, bo sobie wzrogu szkodzisz. Ale tu jest drzewo, tutaj jest pies, tu jest trawa. I, i dziecko uczy się, uczy się. Poznaje, poznaje świat. Rodzice pokazują prawdę o tym świecie. Tak jak Pan Bóg na początku stwarza człowieka, umieszcza go w ogrodzie Eden i też wszystko jest dla niego nowe. Wszystko zupełnie jest nowe. On poznaje ten świat, uczy się tej rzeczywistości, uczy się jaka jak ona jest. I, I myślę, że u Franciszka właśnie coś takiego się stało. Nie, że, że pojawiły się jakieś nowe rzeczy wokół niego, ale jego, jego spojrzenie na te rzeczy było tak świeże, że on zaczął patrzeć na nie zupełnie nowym wzrokiem. Widział to samo, a w jego sercu rodziły się już zupełnie inne, inne, inne wrażenia. I to jest, to, to, to jest piękne doświadczenie. On to wiąże z doświadczeniem Pana Boga, które może być tak, tak radykalne, tak mocne, że nawet taka, taka trudna rzeczywistość, jaką jest spotkanie z człowiekiem trendowatym i przebywanie z nim, i dotykanie jego ran, i obywanie ich, y, może nie tyle nie być jakoś dokuczliwe, ale może stać się wręcz, wręcz y, słodyczą dla kogoś. Chcę Was zaprosić do, do tego, abyśmy potrafili przy pomocy Franciszka takie ślady Pana Boga odnajdywać w naszym życiu, w naszym świecie, który jest wokół nas. Będziemy próbować trochę popracować nad, nad naszym wzrokiem, nad naszym sposobem patrzenia, bo, bo wokół nas ten świat on też jest taki, taki słodko-gorzki. Nie wszystko jest, jest poukładane tak, jak należy. Wiele rzeczy jest takich, które ciągną nas w dół i nasze, nasze dni, które przeżywamy, też są takie słodko-gorzkie i my sami też jesteśmy tacy, tacy słodko-gorzcy. Więc ważne jest, żeby, żeby to nasze patrzenie było, było dobre, było Boże, abyśmy w tej rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie zmienić, potrafili zachować taką, taką, taką świeżość, takie piękno tego Bożego wzroku, którego Czego, czego On sam nas, nas będzie uczy, abyśmy potrafili poruszać się w tym świecie tak jak, tak, jak należy. Spróbujemy popatrzeć na to wszystko oczami Franciszka, wiem, że on na razie nie wygląda jeszcze tak na przekonanego, tak trochę z dystansem tutaj się przygląda i przesłuchuje temu, co tutaj się dzieje, ale wierzę, że z czasem będzie się tak przesuwał coraz, coraz bliżej i i, i, i będziemy, będziemy potrafili z tego doświadczenia starszego brata, który żył 800 lat temu, czerpać. I wtedy może się okazać, że, że ten świat wcale nie jest taki, że jest całkiem gorzki, i może się nawet okazać, że, że nawet ten wredny sąsiad pod piątki nie jest taki, taki zły. Zapraszam serdecznie.